Jesteśmy dzisiaj tutaj z panem ministrem Grabcem, bo tak chciałem zacząć. Razem pracowaliśmy w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i podział, potencjalny podział Mazowsza, o którym była mowa, rzeczywiście trwała dyskusja, który związany był z wysokimi przychodami Warszawy głównie, które mogłyby wpływać na ograniczenie środków europejskich w kolejnej perspektywie unijnej, a więc po roku 2020, skłaniały nas do analizy, czy takie wydzielenie miasta stołecznego bądź obszaru przylegającego do Warszawy miałby sens. Przeprowadziliśmy analizy, które po pierwsze skłoniły nas do tego, by wystąpić do Eurostatu o wydzielenie statystyczne obszaru stołecznego, a więc tak zwany NUTS 2, ale zachowując jednolitość administracyjną województwa, środki na Mazowsze płyną najszerszym strumieniem. I warto to podkreślić, bo tę decyzję podtrzymał także rząd Beaty Szydło. Przypominam, że jedno z ostatnich decyzji to rozporządzenie Rady Ministrów właśnie kierujące ten wniosek do Eurostatu ze strony rządu polskiego. I cóż dostajemy dzisiaj? Kolejne mapki. To już nie są mapki autorstwa pana Sasina, tylko mapki przygotowane przez Senat tym razem. Mapki, które ingerują w administracyjną strukturę Mazowsza. Mój wniosek jest jedyny, kiedy oglądam i czytam taki materiał. Nie udaje się wygrać wyborów w Warszawie, więc trzeba wymyśleć superpowiat. Poseł Sasin ze swoim autorskim projektem dostaje po głowie od własnych sprzymierzeńców, czyli samorządów naokoło warszawskich, rakiem się wycofuje, w związku z tym, jak nie drzwiami, to oknem. Z innej strony trafia do nas potencjalny projekt podziału Mazowsza po to, żeby zdobyć Warszawę. Nie ma innego powodu, by taki materiał dostał się do opinii publicznej jako pseudouzasadnienie zmian, które dotyczą Warszawy. Szanowni Państwo, kilkadziesiąt minut temu Radio Z ujawniło, że w Senacie prowadzone są analizy dotyczące podziału Mazowsza i wydzielenia Warszawy i okolicy z województwa mazowieckiego, czyli prace dotyczące zmian administracyjnych, dotyczące Warszawy i obszaru aglomeracyjnego. Pamiętacie Państwo, kilka tygodni temu ogromne wzburzenie samorządowców Warszawy, mieszkańców również gmin podwarszawskich, przeciwko próbie wydzielenia czy połączenia z Warszawą tychże gmin. Wówczas politycy PiS obiecywali, że te prace zostaną zatrzymane, że będą toczyły się konsultacje społeczne. Mamy dziś dowód na to, że cały czas trwają prace nad jednak administracyjnym wydzieleniem tych okolic Warszawy i podłączeniem podwarszawskich gmin do Warszawy, połączenia w jeden organizm administracyjny. Tym dowodem są analizy, które znajdują się nieco ukryte na stronach Senatu, ale takie analizy są. Zawierają nawet gotową mapę podziału województwa mazowieckiego, w którym Warszawa wraz z okolicznymi gminami jest z tego województwa wydzielona. Mamy dostęp do dwóch ekspertyz. Informacje o tym podało Radio Z. Podobno jest też trzecia ekspertyza, ale ona nie została w żaden sposób upubliczniona. Te ekspertyzy zamawiane są za środki publiczne i powinny być wszemi wobec dostępne, a przede wszystkim tego rodzaju prace powinny się toczyć, jeśli już się mają toczyć, w sposób otwarty, z udziałem społeczeństwa, z udziałem zainteresowanych samorządowców. A to, co mamy, to, co obserwujemy, to są znowu ukryte prace gdzieś w kuluarach, których efekty nie są prezentowane opinii publicznej. Żądamy jasnej informacji ze strony Klubu Parlamentarnego PiS-u, ze strony Marszałka Senatu na temat tego, jaki status mają te prace, czemu one służą, dlaczego toczą się bez udziału samorządowców. Warto przy tym podkreślić, że już w najbliższą niedzielę, za trzy dni, odbędzie się referendum dotyczące właśnie wariantu ustawy Sasina, połączenia gmin podwarszawskich z Warszawą. W najbliższą niedzielę w Legionowie referendum mieszkańcy będą decydować o losach tego miasta, opiniować projekt Sasina, tymczasem w ukryciu przygotowywany jest inny wariant, według którego, który zmierza do tego samego, do tego, żeby zmienić reguły wyborów prezydenta Warszawy, zmienić sposób funkcjonowania władz samorządowych w Warszawie i okolicy w tym kierunku, by łatwiej można było wybrać osobę związaną z PiS-em, niż jest to według dotychczasowych reguł. Cała sytuacja sama w sobie jest skandaliczna, ale fakt ukrywania tych dokumentów przed opinią publiczną to już kolejna afera, dlatego żądamy informacji, jasnej informacji, jaki status mają te dokumenty, kto na czyje polecenie je zamówił i czemu mają służyć. Mamy prawo jako parlamentarzyści uzyskać tę wiedzę.
No, Prawo i Sprawiedliwość cały czas bazuje na oszustwie i takim kłamstwie, które jest u źródeł działania. Mówię o kłamstwie i oszustwie dlatego, że tak jak pan poseł Grabiec powiedział, w Senacie nie przewidywana jest nawet konferencja na ten temat, a co dopiero kwestia uzasadnienia takiego wydatku jak prowadzenie analiz. No przecież to jest sprzeczne z regulaminem działania każdej izby i senackiej i sejmowej także. Analizy musiały być wniesione przez kogoś jako projekt, jako dokument dotyczący konkretnego działania legislacyjnego. Tutaj takiego uzasadnienia nie ma, ale jest też drugi poważniejszy powód, to jest kwestia tego, co jest prawdziwą intencją, czyli chęć zdobycia władzy. Apelujemy o jedno. Jeżeli, panie pośle Sasin, chociaż tutaj pewnie adresatem musiał być ktoś z Senatu, chce pan być prezydentem Warszawy, zapraszamy do uczciwego pojedynku. Jeżeli wojewoda przeoczył, że Legionowo ma referendum w tej samej dacie i na tej samej podstawie co Warszawa i uchylił referendum warszawskie, to referendum legionowskie też będą podpowiedzią, co należy robić. Otóż należy robić wszędzie referenda, tam gdzie ingeruje się w ustrój administracyjny. To jest po prostu zasada, której mieliście być wierni. Suweren miał mieć głos. Więc apelujemy, żeby suweren miał głos i po drugie, żebyście nie ściemniali. Jeżeli chcecie zdobyć władzę w Warszawie, zapraszamy do uczciwego, demokratycznego pojedynku. Wystawcie kandydata na prezydenta, zmierzymy głosy i poparcie dla niego.